Witam, zagrajmy dalej w Anvil of Dawn. Kontynuujemy w Świątyni Księżyca. Tutaj zaraz nas kamulec dzieli, tak więc musimy się pospieszyć. Wkładamy klucz szybko tutaj. I zjemy. Jeszcze jedno zjemy. I zamrażamy. Ciekawe, czy z tego młota będę mógł teraz korzystać. Nie, on będzie atakował. Jakbyście stanęli dalej? Pytanie, czy on teraz oberwie tym. No nie oberwał, tak jak się wydawało. Oberwali, kurde, od kamienia. A, dobrze. Prawnie wykorzystane tym razem to było. Generalnie tych papierów tutaj będzie tyle, aż się nie wyczerpią tematy, na które możesz nam porozmawiać z tym piórem. Czyli jak się wyczerpią tematy, to będziemy już wiedzieć, że więcej papierów nie znajdziemy. No bo i po co by one były? Kolejny klucz, już taki jeden znaleźliśmy. O! To chciałem znaleźć 118. A! I jesteśmy zdrowi. Możemy stawić czoło kolejnym klerkom. Tylko manę by się więcej przydało. Jeszcze taki ołtarz właśnie, który odnawia manę. Fajnie by było znaleźć. Tu coś na środku jest. I najpierw powinniśmy się tutaj przejść, chyba. No tak, można było się tego spodziewać. Wejście do kwatery głównego kapłana. Wybory. Może wybierzemy ten teleport po prawej. Nie wiem, czy to był dobry wybór. Zabij go, no! A nie, poszyła ta sowa głupia. Nie no, powinien kolumnę rzucić, no. Chodź tu. Oczywiście zdążymy, teraz będziemy atakować, ale... Zdechł od niego strzał, przynajmniej nie chcę tutaj wchodzić. No cóż, całe szczęście ten ołtarz jest blisko, tak więc mi się wydaje, że będziemy jeszcze z niego korzystać. Ojej, te kule są teleportowane przez te teleporty. Chyba tutaj powinniśmy się udać. Może nie? Co to miałoby znaczyć w ogóle? Po co to tu jest? Nie rozumiem. Może się to później wyjaśni. Albo w ogóle zagadka polega na tym, że trzeba w ten teleport wejść. Możliwe. Nie ma tak stare dobre zamrożenie. Naprawdę jak na swój rozmiar ta tasówka jest bardzo żywotna. Teraz zdechniesz.
Jeszcze twoją koleżankę trzeba upalić. Nawet dwie. O kurde, przeżyło. Co szczęście niedługo. Fail. Fart. Ale chyba jednak poszedłem dobrą ścieżką, bo jakbym wybrał właśnie ten drugi teleport, to by mnie wyrzuciło tutaj. Bym walczył z trzema sówkami. I to mogłoby być groźne. Of the three, here lives the humblest. As Sangte is his name. Kolejna szycha jakaś. Znowu do jego pokoju. Drzwi są otwierane kluczem. Tym. Nie będziemy się pierdzielić. Temu trzeba służyć i powywalić, bo dużo waży. Ile trzymał budynków? 4. Ile waży? 8. 120. 120, powiedziałem, 120, dobrze. Idziemy dalej. Kurde. Dobra, jestem już mocno ranny, niestety. Sówki zrobiły swoje. Że trzeba się napić, albo nie. Zjem sobie to. I rzucę po prostu czar leczący. I jeszcze raz. No za drugim razem nie przywrócił tyle, ile bym chciał, ale to jest losowość, akurat, tak więc trzeba się z tym liczyć. No chociaż jak piję te napoje, które zwiększają manę albo życie, to zawsze robię tak, żeby dawały możliwie jak najwięcej. Czyli na przykład jak jest napój zwiększający życie, on może od 1 punktu do 10 dać, to zawsze wczytuję tę grę tak długo, aż nie da właśnie 10 dokładnie. A jeżeli chodzi o ten, co daje manę, zmarnowane zostało to. Sowa była mądrzejsza. Jeżeli chodzi o ten, co daje manę, to jest zawsze... Bo tam jest trudniej generalnie z tym napojem, co manę daje, ponieważ on... Ma większy zakres, tak? Od 10 do 100 chyba może wylosować. I bardzo często właśnie losuje takie jakieś wartości około 50. Tak więc jeżeli ten taki napój da mi już 80 punktów many, to jestem już zadowolony. Bo na 100 to naprawdę trzeba dość długo czekać. To jest kombinacja z powtórzeniami, tak? 10 razy 10 razy 10 razy 10 razy 10. Mamy generalnie 90 wartości, które może wypaść. I na każdej kostce może wypaść od 1 do 10. I no to się sumuje potem. Czyli ile będzie... O, to jest dźwignia! O kurwa. Ja pierdolę. Myślę, że to jest jakaś dziura. Myśli mnicha. Przez te wszystkie lata mojego kapłaństwa nie widziałem, aby Wrośnia aż tak bardzo płakała.
ostrzegała nas przed zagładą, która ma na nas wkrótce spaść. Jej lud cierpi. I gdyby tylko jej boskość mogła dotknąć bólu w sercu każdego człowieka. Co? Nie, inaczej. I tak jakby jej boskość mogła dotknąć mogła dotknąć bólu w sercu każdego człowieka, płacze ona za każde umęczone dusze Tempestu. To cóż za łzy. Myślałem o tym, aby je zbierać w poświęconym syfonie. Ponieważ czy łzy wyrośli nie posiadałyby iskry boskości? To będzie chyba kolejny przedmiot, który będziemy przepotrzebować do stworzenia tego kufra, który pochłonie im mroczny popiół. Dobra, wpisy w dzienniku. Jedna z pięciu poległa. Blondowłosa kobieta nazwana o imieniu Foxwen. Nic nie mogłem zrobić, aby jej pomóc. Jej ostatnie słowa mówiły o drugiej kobiecie. Nalu. Jest gdzieś w pobliżu, być może w świątyni albo w mieście umarłych. Powinienem jej poszukać. A o Hagrycie coś napisałeś? Nie. Dziwne. Co mam w skrzyni? O! Poświęcony syfon. Tak, to teraz musimy tylko wyrośnie znaleźć. Co robi ta płyta? O, proszę bardzo. Tutaj się ściana otwiera. Nagroda! Kolejny taki sam domek? Bo już takie jedno mamy. A tylko jedną duszę przecież potrzebujemy. Może jednak nie. Ładnie trafiasz, ładnie. Tak trzymaj się. Bardzo dobrze. O! Kolejny żelazny znak. Pewnie będzie też jakoś potrzebny w tej lokacji. A w międzyczasie sobie odnowimy manę. Do sety. Do 100% to znaczy się. Przyda się na sówki. Dobra, czyli po środku mamy jeszcze te teleporty. Wiadomo na razie, jak je załatwić. A, bo one się pojawiają i znikają. Czyli trzeba szybko. Jeszcze szybciej, jeszcze musisz, Sowa. Upolowana. W sumie to jest chyba harpia. Tylko harpia to jest odwrotnie, że ma ciało ptaka, głowę kobiety, a to jest ma ciało człowieka, a głowę sowy. Gold by five, iron by two, by talons and marks shall you pass through. No to dwa żelazy mamy, ale czy mamy monety? Odpowiednią ilość? Dobrze robisz. Jest w tobie siła, zielony ufolutku. Zobaczmy, jak tam twoje postępy. Pięknie. Co mi dało, kurde, tyle poziomów magii? Czyżby używanie tego młota?
pasuje? That's not right. That's not right. Może jeszcze za wcześnie wywaliłem tamtą dzidę. Może jednak powinienem próbować ją wykorzystywać do tego, aby pozbywać trochę tych poziomów. Muszę koniecznie wziąć do ręki tarczę, bo z tarczą atakuję mocniej. Chodź tu, szmato. Nie dam ci najmniejszych szans. Magia wody to jest ta magia, w którą będziemy inwestować. Jeszcze magia ciała, oczywiście, żeby leczenie było lepsze. Popełniam błąd. Kolejny złodzisz. I nie ma tutaj żadnego wroga? To trzeba zapisać. Znowu te łabędzie. Czy tam gęsi? Nie, łabędzi to są. No. I znowu latające ptaki za drzwiami. Dwa. Tarczę do ręki. No dziabnij ją równo. Jeszcze ty, koleżanko. O, ekscytujące są te walki, kiedy potwór nie jest w stanie nic zrobić. A masz kolumnę, ci przypadę. Porażające. Świetnie, i teraz mamy dwa. Poziomy w magii, haha. Chyba poza filmem pójdę odszukać tą dzidę, gdziekolwiek ją znalazłem i postaram się ją wykorzystać tak, żeby podbić po prostu poziomy bohaterowi. A ciekawe, czy tym też można podbijać poziomy. W magii. Tak to bym zamroził tą pszczółkę drogą. I później z daleka ją pozabijał. Jeżeli to w ogóle zadziała. No, zbliżamy się do końca. A tutaj będzie chyba ta wyrocznia. No, to jest możliwe. Shit. Działa, działa, działa. Dobrze. Jeszcze. Jeszcze. Teraz kolejny zaproszę. Słaba jest to kusza, niestety. Ale zaraz ten, zabijemy tę sowę i zobaczymy, czy zwiększyła nam się magia. I o ile. Weapon magic nie zwiększa się. To słabo, ale wykorzystam je do końca i porzucimy. Jak to zabrzmiało?
mogli te kolumny, co tutaj widać, także wystawić na te niższe poziomy tej świątyni i wtedy by ukryli te problemy z teksturami. Się zastanawiam, czemu tak nie zrobili. Po prostu, jeżeli możesz ukryć swój błąd w prosty sposób, no to zrób to. That's not right. Tak, bo jeszcze jedna moneta jest potrzebna. Wyleci? Wyleciało. Jeszcze jedna jest. Cholera. Mi tylko 4 strzały zostały. Raz. Dwa. Trzy. I 4. Kusza zamienia się w proch. Tak na pół napisane. Okej. Okay. Przynajmniej nie muszę już jej targać ze sobą. Nie miała nic do powiedzenia. Co tu znajdziemy? Jeszcze jedno słowo. Okej. Okay. Załatwimy ją. I pewnie, żeby było pożyście, to będzie jeszcze jedna. No, postaraj się. Kolego. No to nie było zbytnio postarane. Ale jednak ten miecz zdecydowanie po prostu męczy tego bohatera bardziej. Bo jak machałem tamtymi wcześniejszymi mieczami, to się tak szybko nie męczył. No. Dobra, zapiszmy. Zrobimy sobie tutaj przerwę. W następnym filmie będziemy patrzeć, co znajduje się z przodu.